No, siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, mamy 10 luty 2024. Jak widzicie, słoneczko zawitało. Cieplutko bardzo. Dzisiaj jest 15 chyba nawet stopni na dworze. 12-15, więc stwierdziłem, że pootwieram roślinki i zrobimy sobie przegląd. No i co? Pierwszy do przeglądu Musa Basio. Jak widzicie, żyje. Czubki trochę przygnite, ale to jak co roku, że tak powiem. O. Ma się całkiem nieźle, bo jak widzicie, już się wysuwa. O, zdjąłem trochę, to jest ładny zielony środek. Tutaj sobie też możemy spojrzeć, też jest zieloniutko. Także pierwszy Musa Basio bajeczka. Idziemy dalej. Idziemy dalej, tutaj rośnie dwie karłatki, zwykła Hamberops humilis i Vulcano. Też bajerancko się trzymają. Temperatura, jaka była ustawiona tutaj, przy której się załączała farelka, to jest minus 7. Przy minus 7 dogrzewało na minus 3 i się wyłączało. Traszek, piękne liściorki. Puszcza, żadnych mrozowych przypaleń nie ma, no może jedynie tutaj trochę, wiecie, przy samym brzegu jak dotykał agrowłókniny, ale generalnie wszystko ma się wzorowo, jak widzicie, wygrzewa się w słoneczku. Idziemy dalej, idziemy do bambusa. Bambus, który tak świetnie się trzymał całą zimę, a tu jeszcze po drodze wam pokażę mini kiwi, ładnie się pnie, ale jeszcze żadnych pączków nie widać. Chociaż nie, jeszcze nie. Za wcześnie. No ale wróćmy do bambusa. Bambus od spodu elegancko. Tutaj troszkę przypalenia mrozowe, ale słuchajcie, to jest w ogóle nieszkodliwe. On sobie te listki zrzuci i wypuści młode zielone. Zresztą jak co roku tak samo robi. Idziemy dalej. Tutaj jest hicior. Słuchajcie, moja pomarańcza trójlistkowa, którą wsadziłem na jesień w grunt. Zobaczcie, bez żadnego odkrycia, ona tak cały czas sobie tutaj rośnie. Liściorki są. Ciekaw jestem, jak na wiosnę zacznie rosnąć. Jakby fajnie to wszystko rosło, to może na niej zaszczepię jakiegoś innego cytrusa, tylko że kurczę, wtedy już bym musiał dogrzewać. No, zobaczymy. Tutaj mamy piękną bazię różową. No już jest wiosna, ewidentnie. Idziemy dalej, idziemy do basioka. Basiok. To jest ten mój najstarszy, który w gruncie rośnie. Widzicie, już szaleje. Puszcza nowe pędy. Wszystko ładne, zieloniutkie. Tutaj najstarszy widzę, że troszkę licho wygląda. Ale dobra, przytniemy, zobaczymy. Zobaczcie. Bajeczka, w środku wszystko gigła. No dobra, to idziemy dalej. Gunerki jeszcze nie odkrywam, bo później nie będę miał jak jej przykryć. Chociaż, bo ja mam tak, że skrzynkę kładę i wkładam liście od góry i ładuję liściory, nie? I dopiero to owijam. Musa Rumunia. Musa Rumunia, który obawiałem się, że to jest Musa Basio. Wszyscy też mi mówili, że to może być Musa Basio, ale już teraz widzę, że to na pewno nie jest Musa Basio, bo Musa Basio by się do takiego stanu nie doprowadził. Zobaczmy, co tam słychać. A, słuchajcie, jest chyba widać życie. Tak jest, tu w środku jest zielone. Kurczę, aż go zetnę trochę dalej. Jak widzicie, liście mokre, ale dalej jest sucho, więc ciepło jakieś trzymały. Więc go trochę jeszcze dalej zetniemy. I zobaczymy, jak on wygląda. Na pewno wygląda dużo gorzej niż Basio. Ale tragedii nie ma. O, zobaczcie. Ściąłem go taki kawałeczek. O. Nie. Będzie żył. No zobaczymy. Ciekaw jestem, czy da te jadalne owoce, czy nie. Dobra. Tak go zostawimy. Niech się wietrzy z tej wilgoci. I idziemy dalej. Idziemy dalej do Musa Basio. No Musa Basio to Musa Basio, zobaczcie, no. Mimo wystających fajek i tak wszystko zielone,
ma się całkiem nieźle. Te to można pościnać, bo później w nich się te glizdy łażą, żeby ta zgnilizna poszła niżej. O, elegancko, proszę Państwa, bajeczka naprawdę. O, tutaj musa kot siedzi. Co? Co powiesz? Ciepełko się robi, nie? Właśnie, tak. Idziemy dalej, idziemy tutaj do miejsca, gdzie sobie zobaczymy resztę moich egzotyczków, które zimują. Tutaj kordyliny zielone, które sprawdzałem, czy przezimują w osłonie pasywnej samą słową. Powiem Wam, że tam trochę ręką cięgłem pod spód i chyba jest miękka, także podejrzewam, że raz, dwa, trzy i cztery będą do śmieci te kordyliny zielone. No ale to się okaże. Tutaj mamy roztratę oczywiście, daszek bez problemu daje radę. Jak widzicie, dół odkryty, pienik elegancko. Tam jest druga, w taki sam sposób zimowana. I co? Pójdziemy najpierw może naokoło. Araucaria chilijska. Pod takim przykryciem ja teraz zdjąłem, żeby się wietrzyła. Dała radę bez problemu. Zobaczcie, wygląda naprawdę zacnie. Żadnych uszkodzeń mrozowych. Piękna zielona. Tutaj mamy jukę roztratę, która była nakryta beką. Tutaj mamy kordylinę zieloną, która też była nakryta beką. Znaczy, była tu kordylina zielona. O. Także festoblany na odporność. Kolejna juka. Juka roztrata, która była przykryta taką beczką. Też bez problemu dała radę. Kolejna araucaria chilijska. Taka sama sytuacja, tak? Tutaj jest przykrycie. Dała radę bez problemu. Będzie mnie cieszyć w tym roku. Mam nadzieję. Tutaj mamy juki. Variegata i zwykła zielona. No i zaglądamy jeszcze do palmy. Trochę Carpus fortunei. Elegancko przezimowo. Ona to ma dużo liści. Ta palma naprawdę jest taka fajna, gęsta. Prezentuje się ekstra, ale jak ma rozpuszczoną tą koronę. Teraz mam, tu widzicie, taśmą jest spięta, żeby jak najmniej miejsca zajmowała. I to samo, też do minus 7 było ustawione. I tu rosną z nią trzy małe trachy. Raz, dwa. No tamte są w kondycji takiej średniej, bym powiedział. Ale chyba żyją. No i tutaj taki trochę starszy też traszek. Tak mi się wydaje, że to jest strach. On tu już zaczyna budować pień. Też fajnie wygląda. No i tutaj to jest chyba jakaś mieszanka, że sobie wbiłem tą. O, no tak, wbiłem sobie, ale już nie widać. Muszę zobaczyć na poprzednich filmach, bo to jest jakiś miks. To nie jest czysty trach, tylko to jest zapylony innymi nasionkami. Także tak to wygląda. Jak widzicie, miskanta już ściąłem, bo strasznie brudził. No i co? I czekamy na wiosnę. Także idziemy jeszcze zajrzeć do Basio i będę się z Wami żegnał. Dajcie znać, jak tam u Was. O, Basioczek rewelka. Dajcie znać, jak tam u Was zimują. To jest dla mnie hicior. Zobaczcie. Pomarańcza truliskowa. Minus 22 było i przeżyła. Zobaczcie, bez żadnego praktycznie uszkodzenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć.